Cześć, witam Was. W tym filmiku pokażę Wam, jak zdublować ekran swojego smartfona na laptopa lub peceta za pośrednictwem bardzo fajnej aplikacji, przede wszystkim darmowej, łatwej w użyciu i działającej bez problemu. Zaczynajmy. Wszystko, co potrzebujecie, to Wasz smartfon i działający sklep Android Play. Wchodzimy sobie w sklep i zaraz Wam pokażę, którą aplikację musicie zainstalować. Okej. Wszystko, co musicie zrobić, to zainstalować prostą aplikację ze sklepu Play, a więc wchodzimy sobie w sklep Play, w wyszukiwanie i Screen Stream over HTTP. Instalujemy sobie apkę. Apka jest bardzo lekka i szybko się instaluje. Otwieramy sobie apkę i mamy pierwszą rzecz, którą musicie skonfigurować. Adres urządzenia, który widzicie u góry, będziemy wpisywali w przeglądarkę internetową na laptopie czy PC-cie. I co musicie ustawić, to kod PIN, ponieważ w jakiś sposób to zabezpiecza Wasze połączenie. Więc wchodzimy sobie w ustawienia, bezpieczeństwo, użyj kodu PIN i będziemy ustawiali stały kod PIN. W tym momencie 1, 2, 3, 4 i wchodzimy sobie w transmisję. Ok, w tym momencie musicie przejść na Waszego laptopa, żeby wpisać ten adres w przeglądarkę. Jesteśmy już po konfiguracji aplikacji w telefonie. W tym momencie musimy sobie przepisać ten adres do przeglądarki, czyli 192.168.1.114.2.8080. I w tym momencie nasza strona prosi nas o kod PIN, czyli 1, 2, 3, 4. Zatwierdzamy. I musimy nacisnąć start na urządzeniu, aby rozpocząć transmisję. I rozpocznij teraz. I słuchajcie, mamy zdublowany ekran i wszystko to, co robimy na telefonie, jest pokazywane na laptopie. Możemy sobie obrócić ekran, wszystko to jest świetnie widoczne. Możemy sobie wejść na przykład w aparat i w tym momencie będziemy wszystko widzieli na żywo. Także tak to wygląda. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten filmik i krótki tutorial Wam się bardzo podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo więcej takich filmików na pewno się będzie pojawiało. Cześć!